Każdego roku, właściwie w każdej klasie mamy uczniów bardzo zdolnych z Braniewa. W związku z tym pomyślałam, że warto by pokazać również tutaj te prace. Dziękuję pani dyrektor bardzo za i wszystkim pracownikom za bardzo miłe przyjęcie i za wyrażenie zgody, że możemy tutaj zaprezentować te prace. Myślę, że państwo, każdy z, będzie mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Prace powstały w dwóch specjalnościach. Prowadzimy techniki graficzne i reklamę wizualną. Często efekt końcowy prac dyplomowych z reklamy wizualnej, jak i z technik graficznych jest zbliżony. Niemniej jednak te dwa przedmioty się różnią. W technikach graficznych są chociażby warsztatowe techniki graficzne. Jest to część pracy dyplomowej Darii Rucińskiej i to są prace linorytu. Ponieważ Daria postanowiła zrobić identyfikację graficzną zakładu dla swojego taty, który zajmuje się mechaniką pojazdową. Jak państwo zauważycie, tematy prac dyplomowych są naprawdę bardzo praktyczne. Są to kampanie społeczne, są to reklamy, identyfikacje wizualne firm, czy to zakładu fryzjerskiego, czy właśnie chociażby zakładu mechaniki pojazdowej. Są to kampanie reklamowe. Zaraz na wejściu można zobaczyć kampania dotycząca wprowadzenia nowej linii błyszczyków do ust. Bardzo kobieca kampania reklamowa. Czy troszeczkę artystyczna praca dyplomowa i po prawej stronie skredek możecie zobaczyć kołnierze, które uczennica nazwała autorską biżuterią, więc zakres tych prac jest naprawdę szeroki. Jest projekt okładki zespołu muzycznego, projekt okładki do gry komputerowej. Ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z moich uczniów. Będę ich bardzo długo pamiętać, tym bardziej, że to były pierwsze moje lata pracy jako dyrektora i pierwsi uczniowie, to ich się zazwyczaj długo pamięta.